staram się nie myśleć o tej chorobie. O, wiem, wykonuję te wszystkie polecenia, co należy, ale staram się nie myśleć i jakoś optymistycznie patrzeć w przyszłość. Że mam nadzieję, że do setki dociągnę. Nie, no to nie ma się czego bać badań, bo to nic nie jest strasznego. No. I każdy powinien, jak coś odczuwa, że wcześniej już iść, zbadać się, do lekarza zgłosić. Na imię mam Edward, ukończyłem 82 lata. Przebywam na emeryturze. Mieszkam we Wrocławiu, mam dwoje dzieci, wnuczki. No, ostatnio trochę upadłem na zdrowiu. Niespodzianie dowiedziałem się, że zaatakował mnie złośliwy nowotwór jelita grubego. No i przeszedłem operację. Po operacji czuję się nieźle. Chodzę na tak zwane kroplówki, czyli chemię. Po 6 tygodniach od wyjścia ze szpitala mam 4 tygodnie chodzę na tą kroplówkę, 2 tygodnie przerwy i już taką 5. porcję mam i po tej 5. będę skierowany na kompleksowe badania. Przestrzegam pewnych zasad, które zalecają lekarze. No i jakoś tak żyję i nic mi jakiegoś większego nie dolega. 3 miesiące wcześniej przed tą operacją to takie bóle miałem w klatce piersiowej. No ale nie zwracałem na to uwagi, bo tam jakiś człowiek sam się leczy. Jakieś tam brałem różne specyfiki. Przez cały tydzień po nocach nie mogłem spać. Taki straszny odczuwałem ból. Córka, jak zwykle, jak jej powiedziałem, to ojca dba, zabrała mnie, zmusiła do pójścia na badania. Badania wykazały, że zaatakował mnie złośliwy nowotwór jelita grubego. Staram się nie myśleć o tej chorobie. O, wiem, wykonuję te wszystkie polecenia, co należy, ale staram się nie myśleć i jakoś optymistycznie patrzeć w przyszłość. Personel starał się tak człowieka pocieszyć. Doktor Rozga właśnie przychodził, rozmawiał, że to nie jest takie straszne, że ludzie w takiej sytuacji to żyją latami. Ja mam nadzieję, że ja też tak będę, jeszcze trochę pożyję, bo czuję się dobrze. Duży wpływ ma rodzina, jak też do tego delikwenta podchodzi. Za dużo nie powinna na ten temat rozmawiać tak w sposób negatywny, tylko optymistycznie. To dużo daje. Nie trzeba cały czas myśleć o tym, że ja jestem chory i nowotwór mnie zaatakował. Bo to człowieka do niczego dobrego nie doprowadzi, tylko jeszcze pogłębia jego depresję. A tak to optymistycznie trzeba patrzeć w przyszłość. Niektórzy tacy są, że jak się z nimi spotka, to oni tylko o chorobach. To nie spotykać się z nimi, tylko o chorobach rozmawiają. To na człowieka psychikę to wpływa negatywnie. A tu no, trzeba wykonywać te różne polecenia, co lekarz tam zleci i tak dalej, ale za dużo nie myśleć o tym, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Nie, no to nie ma się czego bać badań, bo to nic nie jest strasznego. No. I każdy powinien, jak coś odczuwa, że wcześniej już iść, zbadać się, do lekarza zgłosić, bo wiadomo, że profilaktyka jest najważniejsza i wcześniejsze jakieś wykrycie. Dużo ludzi, no młody, jeszcze młodszy, ja to starszy czy coś, no to coś go tam boli, to lekceważy, a to niestety nie trzeba. Trzeba iść i nawet jak później się okaże, że wszystko w porządku, no ale dobrze. Zalecałbym, żeby nie lekceważyć różnych takich sytuacji, jak coś dolega, przeważnie młodzi. To, a później przecież dużo młodych jest, co też nowotwory ma. No i jak się rozmawia, to właśnie mówi, że ja dopiero później, jak już tak go położyło, że
nie mógł funkcjonować, no ale to nieraz jest za późno, przecież umierają w młodym wieku. Ale przeważnie, że jak się zgłosi wcześniej, no to zostaje to wykryte, jakieś leczenie jest zastosowane. No i teraz już medycyna tak poszła do przodu, że wyleczyć można różne choroby, które kiedyś nie były uleczalne albo umierali. Nikt nie chorował w mojej rodzinie na raka. Także to niekoniecznie, jak niektórzy mówią, że jakieś dziedziczne coś jest, nie? Już od najmłodszych lat to byłem sportowcem czynnym. Grałem w piłkę nożną, tak jak każdy prawie chłopiec w drużynach piłkarskich, w rozgrywkach brałem udział. No to trenowałem. Papierosów nie paliłem od najmłodszych lat. Jeszcze mogę powiedzieć, że koło tego szpitala to bardzo często przechodziłem i zawsze myślałem, aby nie trafić tu do tego szpitala jako pacjent. No ale niestety tak się stało, że musiałem to wyjść. Niby jest zgłoszone, że tam lepiej może być, ale trzeba dążyć do tego, żeby jak najpóźniej tam iść do tego raju.